Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Paweł Wielca, Szpiew. Witam. Pan zgłaszał coś? Tak, ja zgłaszałem. Powie pan spokojnie. Kto co? No tutaj właśnie przyszedł klient. My jesteśmy barem Lechii Gdańsk. Jak widać, barwy tutaj zawieszone. No i zobaczył, że klub nie odpowiada, bo on kibicuje Legii Warszawa. I po prostu wziął kasę, rzucił, zepsuł mi kasę, no i wezwałem was. Rzeczywiście kasę? Kasę fiskalną, ta, która tam leży. Dobrze. Alkohol już rozłożył? Nie, no jedno piwko sobie wziął. Dzień dobry. Dzień dobry. Sierżant sztabu Mielcarz Piotr. Proszę pana, co tu się wydarzyło? No, tutaj Lechia Gdańska kibicuje Legii Warszawie. No, doszło do sprzeczki i wziąłem, rozwaliłem tę kasę. A jaki to ma związek jakiego klubowi? Jakiemu klubowi? No, zdenerwowałem się po prostu. A kasę uszkodzi pan? No tak, tak. Dużo alkoholu pan pił? No nie, nie, tylko to piwo. Jakiś inny problem? Nie, żadnych. Na podstawie artykułu 15 ustawy o policji proszę pana o dokument tożsamości. Ja nie posiadam, teraz przyjechałem tutaj na wypoczynek. Sam pan przyjechał? Tak, tak. I nie biorę ze sobą dokumentów. Muszę pana poinformować, że jeśli pan posiada dokument przy sobie, świadomie go nie udostępnia, popełnia pan to samo wykroczenie. Ja nie posiadam. Nikogo znajomego go nie mamy. Nie, sam jestem. Powiedz pan wartość kasy. Kasa jest warta tak mniej więcej 180 zł, ona jest nowa. Jeszcze mam gdzieś tam w domu od niej papiery, także myślę, że nie straciła na wartości. Mhm. Jakiś tu rozmów? Nie, zapłacił za piwo. Zapłacił. Z tego co on zaobserwował pieniążki gdzieś? Nie, no nie wiem, po prostu mówiłem, żeby zapłacił, to mówił, że... Pan go nie zna, pierwszy raz go pan widzi. Tak, ja go widzę pierwszy raz. Puścił się pan popełnienia wykroczenia w postaci zniszczenia mienia po tej kasie. Z uwagi na to, że nie możemy ustalić, pańskie dane ustaliliśmy, aczkolwiek nie mamy pewności, że na przykład nie wyuczył się ich pan na pamięć czyjejś osoby. Będziemy zmuszeni dokładnie pana zatrzymać na podstawie artykułu 45. KPOW, tak? Dobra, rozumiem. Czyli mam się zgłosić, tak? Tak. Dobrze. W dokumentację w niezbędnym zakresie sporządzimy. No i tak jak powiedziałem. Dobrze, nie ma sprawy. Mimo wszystko obaj panowie macie jeszcze prawo złożenia zażalenia na legitymowanie, tak? Do właściwego miejscowo prokuratora. A co zrobicie to? Pan ma jeszcze prawo złożone na zażalenie na sposób zasadność prawidłowość zatrzymania, tak, do sądu rejonowego. Ma pan prawo powiadomić osobę najbliższą o zatrzymaniu, szkołę, pracodawcę, z wyroku, że pan chce skorzystać? Nie. Z żadnych praw pan nie korzysta, nie. Tak? Rozumiem. Gdzie jest pan połączony? 0020. Dokończymy interwencję w tym barze. Mamy do czynienia z zniszczeniem mienia. Pójdzie to na wykluczenie, kwota 180 zł. Sprawca dokumentu nie posiada. No i jesteśmy związani. Nie ma też osoby z dokumentem, która mogłaby poświadczyć jego tożsamość. W związku z czym to zatrzymaliśmy go.